Siąk z strony Hodowcy, kolejny odcinek dzisiaj. Odcinek zasadzania czterech kwok w jednym gnieździe. Jak pamiętacie, kiedyś zrobiliśmy odcinek, że nasadziliśmy dwie kwoki w jednym gnieździe. Teraz podwajamy. A teraz podwyższamy stawkę i będą cztery. A tak całkiem serio to jedną tylko nasadzamy. Tak to jest. Karmelka. Ona też kwoczy czarna i ta biała też, ale ona też może drożej jeść. Ona też może jeść, ale... Ale od razu jak tak tyle kwok było, to... O Jezu. To może... To zajmie na razie. Ja nawet trzeba je wywalić. Wow. Było 6 jajek, ale... Ile ma teraz? Wow. Poza siły. Zaczekajcie, może znowu tutaj. Poza siły. Może już zniosły wszystkie nawet. Dzisiaj nasadzamy karmelkę na same jajka brachmy. Tylko te jajka nie trzeba wszystkie porzucać, bo wiadomo, które są które. No. Tutaj wam pokażemy. A widać, że chce piórka, która zajmuje albo karmelka, albo któraś czarna. Tutaj mamy 5 jajeczek. A zobaczcie, ona jest. Ja włożę te jajka. To mam nadzieję, że mieścił jeszcze 5, a nie, to może nawet jedno jeszcze tam może dołożymy. Ale chyba nie, bo to takie podobne do kaczy. Chyba jakaś kura się... Tu chyba się zbombiła. Widzicie, walczę o życie. Tak śmierdzi. No nic się czuje. Nie, myślę, no, że można tak jeszcze dołożyć. No. Zobaczcie, pasuje, no, może z jedno, dwa nawet. Z dwa myślę, że zmieści jeszcze. No. Okej, zaraz dwa doniesiemy. To teraz mnie trzeba pilnować. Mnie trzeba jakoś to złożyć. Ale to macie, a to może być jednak kwoką też, bo tak byłem. Zawsze już idzie. To nie właśnie, bo to już jest. Tu sobie usiąść na tych. No nie, nie masz jakoś chodać, pięknie. Ale fajnie, jakby było tyle kwok. Wiadomo, może nie, nie, no na raz to być. Ale babcia by miała przerwane, jakby się chodził do szkoły, by się chyba... By chyba nawet dostała. No, jedno na pewno na kaczki by się nasadził. No to no, ale chyba to są młode. To one... No widzicie co robią. Dobra, niech na chwilę siedzą. Żeby... A może nie, bo jeszcze zmiotą, nie wiem. No co mnie zmiotą? No brachmy nie powinny spić. No ale różnie. Różnie i podróżnie. No czekaj, to ja bym się sobie... Karmelka ją dziobie. Tutaj dziobią te jajka, głupki małe. Tam widzicie, co tam jest nasze zakupy ostatnie. A te jajka też są z dwóch innych, widzicie jak się one niosą? To jedna wyszła, jest może... Chyba wszystkie wyjdą. No bo już nie stało, po prostu przestraszyły skrzynki. Ale ten, co teraz jeszcze tam dołożymy jajek? Mamy dwa może jeszcze? Też raczej brachmy, bo jak dalej brachmy. No, niech ma wszystkie brachmy. Tylko później pewnie, jak będzie miała dużo brachmy, to pewnie będą miały te brachmy z dwa tygodnie i już wszystkie nie będą się mieścić. No, chyba, że to my może jakieś inne. Nie, zobaczymy. Albo może... Nie, nie, zobaczymy. Ja bym dał brachmy, niech ma wszystkie brachmy, będzie to fajnie wyglądało. Mam coś grzebił, nie wiem czy mnie... Próbuję wyjść tutaj, bo postaw się. No próbuję, oczywiście, że tak. A tutaj, zobaczcie, kurczaczki zamiast siedzieć tutaj, siedzą tutaj. Są najwyżej w hierarchii. Kuchinowskiej. Na rzędzie siedzą najwyżej. A, bo tu dziurę zrobiły. Tutaj. A tam była dziura. No. Ale większa. Można ja to wziąć no tam. O, coś, bo tutaj górę to, znowu. To było już. Wszystko zajmie. Ja jeszcze wam pokażę. Tamte kurczaczki będziemy powoli kończyć odcinek. Jajeczka dzisiaj.
na obszaru było 6, nie 5, to dzisiaj jest 9. Dawaj, 4 wiosły. Więc one są tutaj. 3 wiosły i niebieska, bo w niego było do połowy. Dobra, więc dzisiaj tylko taki krótszy odcineczek, bo już dzisiaj nagrywaliśmy odcinek, to nie mamy co więcej pokazać. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.